Po raz pierwszy delegacja Stowarzyszenia Miłośników Łukowców wyjechała na Ukrainę w 2017 roku, by zobaczyć ziemię swoich przodków. Takim impulsem do tego, żeby zorganizować cokolwiek, było właśnie przeczytanie tych zeszytów łukowieckich. Postanowiłem pisać o Łukowcu. No i tak się to zaczęło, załóżmy, 13 czy 14 lat temu. Wyszedł pierwszy zeszyt, potem drugi. No i tak dorobiliśmy się ich 19. Chcieliśmy zachować pamięć o tym, jak oni się bronili, jak oni walczyli z tymi Ukraińcami, jak to wszystko wyglądało. I też chcieliśmy opisać, jak ci ludzie żyli, jak pracowali, nie? Jakie były zwyczaje. Poza wspomnieniami, potomkowie Łukowian postanowili zadbać o prochy swoich przodków. Z ich inicjatywy przy pomocy miejscowej społeczności wybudowano grobowiec lapidarium. On jest 1,5 metra głęboko w ziemi zrobiony, płyta się podnosi i załatwialiśmy w tym roku w ten sposób, że jak będą chować swoich, wykopią kości, no wiadomo naszych przodków, więc będą te kości składać w jakimś woreczku, czy tam jak oni to zrobią, nie wiem, ale oprócz tego jeszcze poprosiliśmy tego księdza ich prawosławnego, żeby tą ceremonię zrobić z pochówkiem. W planach są kolejne wyjazdy na łukowiecką ziemię. Przy okazji mieszkańcy gminy Chocianów pomagają dzieciom. Ostatnio zawieźli 8 plecaków z wyposażeniem dla pierwszoklasistów. Radość była ogromna.